nasze oazy rekolekcyjne Ruchu Światło Życie w tym roku pracują w swojej formacji nad hasłem w mocy Ducha Świętego. Bardzo się ucieszyłem, kiedy usłyszałem, że ten temat będzie przewodnią myślą całej pracy rekolekcyjnej. Bo tak moje życie, biskupie, zostało naznaczone moim wezwaniem do Ducha Świętego, wyjętym z Ewangelii Świętego Łukasza. W mocy Ducha, in virtute Spiritus. Dlaczego obrałem to hasło? Ciągle niosę w swoim sercu i w pamięci to wielkie, bogate, niczym niezasłużone doświadczenie Soboru Watykańskiego II. Dane mi było wówczas przebywać w Rzymie na studiach. I tak to odbierałem i jestem głęboko przekonany, że Sobór Watykański II niejako odkrył na nowo obecność Ducha Świętego w Kościele i jego zbawcze działanie. Sam Sobór był niewątpliwie tchnieniem Ducha Świętego, a ten czas posoborowy uważam, że jest taką epoką Ducha Świętego w Kościele i w świecie. To pod wpływem tego działania trzeciej osoby Trójcy Świętej powstało po Soborze wiele ruchów, stowarzyszeń kierujących się mocą Ducha Świętego, mierzających zawsze do wewnętrznej duchowej formacji. Ale wszyscy, którzy szukają prawdy o sobie, szukają sensu swojego życia, którzy chcą odnaleźć się na drodze tej, jaką Pan Bóg daje człowiekowi, mogą doświadczyć tego odkrycia, czego szukają, właśnie dzięki Duchowi Świętemu, bo On tchnie, kędy chce. To On rozdziela różne dary i łaski. To On napełnia mocą tych wszystkich, którzy podejmują określone zadania w Kościele, ale którzy otwierają się ciągle w swoim życiu duchowym na to, co najważniejsze, najcenniejsze, a więc na przeżywanie świadome i odpowiedzialne swojego człowieczeństwa i swojej chrześcijańskiej godności. Wszak od Chrztu Świętego jesteśmy dziećmi Bożymi. To Duch Święty sprawił, że zostaliśmy włączeni w życie Boga samego, że zostaliśmy włączeni do Chrystusowego Kościoła. To On nas w tym Kościele ożywia. To On prowadzi nas drogą chrześcijańskiej dojrzałości, bo On kieruje Kościołem. To Chrystus przecież udzielił Go apostołom, mówiąc: otrzymacie Jego moc, będziecie moimi świadkami. Napełnieni Duchem Świętym, apostołowie dotąd słabi, lękliwi, niosący w sobie wiele pytań, wątpliwości, wahań, po przyjęciu Ducha Świętego, Jego mocy, co dokonało się w Wieczerniku Jerozolimskim, wyjdą z tego Wieczernika, pójdą na ulicę miasta, potem na cały ówczesny świat, aby dawać świadectwo Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu. To Duch Święty sprawił, że Piotr, który kiedyś zaparł się Chrystusa, mówiąc: nie znam tego człowieka, teraz pełen mocy Ducha Świętego wobec tych, którzy będą mu zabraniać przepowiadania Chrystusowej Ewangelii, powie: my nie możemy nie mówić o tym, cośmy widzieli i słyszeli, bo bardziej trzeba słuchać Boga, aniżeli ludzi. To moc Ducha Świętego sprawiła, że Piotr stał się takim odważnym świadkiem. Wszyscy, którzy podejmują w Kościele określone zadania, są, można by powiedzieć,
wzięci w posiadanie Ducha Świętego. Już w Starym Testamencie mamy wiele takich znaków mówiących o działaniu Bożego Ducha. Mojżesz, napełniony, jak czytamy, Duchem Bożym, był zdolny wyprowadzić naród wybrany z ziemi egipskiej do tej ziemi obiecanej nowej. I wszyscy sędziowie, prorocy doświadczali tego tchnienia Bożego Ducha. Dopiero w Nowym Testamencie objawia się nam Bóg w Trójcy Świętej jedyny. To przecież za sprawą Ducha Świętego Maria poczęła w swoim łonie życie Boga człowieka. To przecież Chrystus, rozpoczynając swoją działalność zbawczą, został, jak czytamy w Ewangelii, namaszczony Duchem Świętym i mocą, aby w swoim człowieczeństwie mógł wypełnić tę misję zbawczą, jaką zlecił mu Ojciec. I tak jest w Kościele. Kierując się tymi racjami, wybrałem sobie jako hasło na moją drogę biskupią właśnie te słowa: w mocy Ducha. Bo przecież byłem i jestem świadomy swoich ludzkich ograniczeń, niedostatków, braków. Nie ukrywam, także w zakresie wiary i różnych moich przejawów słabości pod względem moralnym. Papież Franciszek nie waha się mówić publicznie, że jest grzesznikiem, że często korzysta z sakramentu pokuty, poddaje się działaniu Ducha Świętego. Dlatego też czułem tę potrzebę mocy Ducha Świętego w realizowaniu tej misji, jaką mi w Kościele powierzono. I doświadczam tej obecności Ducha Świętego. Wiele inicjatyw podejmowanych rodziło się właśnie z Jego tchnienia, przy współpracy z biskupami, kapłanami, osobami życia konsekrowanego i wiernymi świeckimi, którzy szukają i znajdują swoje miejsce w Kościele. Można było wiele rzeczy przeprowadzić. Trudno powiedzieć, czy wszystko, trzeba powtarzać te słowa, wykonaliśmy, cośmy wykonać powinni, słudzy nieużyteczni jesteśmy. Ale jeżeli pewne dzieła w Kościele łódzkim zostały przeprowadzone, zrealizowane, to niewątpliwie dlatego, że doznawaliśmy wsparcia z wysoka. To może takie proste stwierdzenie, wszyscy mogą to powiedzieć, bo tak jest. Ale w moim wypadku tak mocno odczuwałem to tchnienie Ducha Świętego. Zresztą Jan Paweł II, mówiąc na łódzkim lotnisku o katechizacji, o autokatechizacji, postawił sobie pytanie, czy on także jest katechizowany, czy tylko jest pierwszym w Kościele katechetą. I powiedział, że jest także pod działaniem Ducha Świętego. Powiedział wyraźnie, że uczy się od Kościoła, otwiera się natchnienie Ducha Świętego, żeby najpierw samemu być mocnym i móc dawać innym to, do czego został powołany. Dlatego cieszę się, że w tym roku młodzież, dzieci, rodziny do kościoła domowego będą przeżywać swoje rekolekcje i potem chyba w ciągu roku pracować nad swoją formacją, myśląc o dawaniu świadectwa właśnie przy wsparciu Ducha Świętego, przy Jego mocy. Otrzymujemy ją w sakramencie bierzmowania. Eucharystia dokonuje się przecież mocą Ducha Świętego. Jeśli w niej uczestniczymy świadomie, wtedy doświadczamy też tej mocy, która jest w Eucharystii zawarta. Wtedy możemy odczuć, że jest ona prawdziwie źródłem i szczytem chrześcijańskiego ducha. Ku tym szczytom chrześcijańskiej dojrzałości prowadzi nas właśnie Duch Święty.